Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Przy telefonie pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Prawnik to odprawa. Zacznijmy dzisiaj konsultacje u pana prezydenta. Prezydent chyba po raz kolejny w ciągu kilku tygodni spotyka się ze wszystkimi klubami parlamentarnymi i kołami poselskimi, żeby tym razem przedyskutować swoją propozycję nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli likwidację Izby Dyscyplinarnej. Jakie jest pańskie stanowisko w sprawie tej ustawy? No, tak naprawdę to fakty są takie, że pan prezydent sam do tej sytuacji doprowadził, podpisując ustawy, które niszczą polski wymiar sprawiedliwości, niszczą polskie sądownictwo. Nawet więcej, przypomnieć, że aktualny kształt Sądu Najwyższego to jest wynik ustawy, którą zgłosił prezydent Andrzej Duda właśnie. No i co więcej, tak zwane nominacje neosędziów to również zawdzięczamy panu prezydentowi, czyli tak naprawdę no, próbuje podejść do tego problemu, który sam wcześniej wywołał. A do neosędzia to jeszcze przejdziemy, oni są neo czy prawdziwi, to jeszcze będę pana posła pytał. Na razie chciałem tylko, bo to jest dość ważne, prezydent szuka poparcia dla swojego pomysłu likwidacji Izby Dyscyplinarnej, podkreśla, że to może być sposób na odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość się raczej jest sceptyczne, zgłosi pewnie własny projekt, na co zrobi opozycja. No, bardzo dobrze, że pan prezydent podjął działania i bardzo dobrze, że te działania zostały podjęte właśnie w tym kierunku, żeby zamknąć jeden z frontów, które różnią nas z Unią Europejską, bo rzeczywiście wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący Izby Dyscyplinarnej, ten wyrok, z którego wynika, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, oddziela nas od momentu, kiedy dostaniemy dostęp do pieniędzy z Funduszu Odbudowy. I gdyby choćby to była jedyna racja pana prezydenta, to i tak warto to dostrzec, że wreszcie wszedł na scenę ten gracz, któremu zawdzięczamy te problemy i że próbuje coś zrobić, żebyśmy do tych pieniędzy dostęp dostali. Oczywiście to jest robione troszkę od złej strony, bo ja mam wrażenie, że pan prezydent nie rozumie, na czym polega problem w tym Sądzie Najwyższym, że to nie chodzi o to, że ta Izba Dyscyplinarna nazywa się Izba Dyscyplinarna, tylko że źródłem problemu w Sądzie Najwyższym i w sądach w ogóle jest to, że politycy zabrali się za wybieranie sędziów. Widzę, że od tego nie unikniemy. Chciałem ten temat powiedzieć trochę później, ale skoro pan poseł, pan doktor od razu do KRS-u pije, to jest ten moment, że musimy, to po raz drugi się pojawiło, to musimy ten temat rozwiązać. Wydaje się, że jest istotne, że tak naprawdę główny bój toczy się o to, kto będzie zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. To ja zadam tak pytanie. Dlaczego pan poseł, jak rozumiem, to nie inaczej, jak pan poseł chce ukształtować Krajową Radę Sądownictwa? W taki sposób, żeby reguły jej wyboru były transparentne, a nie polityczne, żeby Krajowa Rada Sądownictwa składała się z zawodowców, a nie nominatów politycznych i żeby Krajowa Rada Sądownictwa nie była narzędziem rozkładania polskiego sądownictwa i demolki w systemie praworządności, tylko żeby była ostoją tej trzeciej władzy. Pan poseł używa języka opisowego niemalże literackiego, a ja liczyłem na język prawny. Czysto logiczne zdania. Co się zmieni? Dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj bardzo trudno jest powiedzieć, co się zmieni, dlatego że dziś ta sytuacja zabrnęła tak daleko, że wygenerowaliśmy sobie alternatywny system sądowniczy, który nijak się ma do tego, co powinniśmy nazywać praworządnością. I naprawa tego systemu dzisiaj to naprawdę będzie proces i ten proces musi być rozpisany na bardzo konkretne działania. Ja od 2 miesięcy mniej więcej uczestniczyłem w pracach tak zwanego porozumienia dla praworządności. To jest grupa organizacji pozarządowych i organizacji politycznych, która wspólnie pracowała nad projektem ustawy. Zrębami tego projektu ustawy były pomysły stowarzyszenia
Stowarzyszenia Sędziów Justicja. Bardzo dobrze przepracowany projekt ustawy, bardzo kompleksowy. Ja nie do końca się z nim zgadzam i nie podpisałem się pod tym projektem ustawy, ale uważam, że ta dyskusja, która odbyła się w ramach Porozumienia Praworządności, ekspertyza prawna, opinia prawna, którą przedstawili eksperci Polski 2050, która pokazuje, w jakich punktach się nie zgadzamy z tym, jaki mamy własny pomysł na weryfikację pracy właśnie, tych tak zwanych neosędziów. Właśnie, bo tam szedł bardzo daleki projekt i tylko jeszcze tych neosędziów, neo-KRS. Zastanawiam się, na ile jest tak, że pan poseł i podobnie do pana myślący politycy i sędziowie chcą odebrać mi prawo pośredniego kształtowania KRS-u. Dlaczego nie może być tak, żeby obywatele poprzez swój głos wyborczy dawali także mandat Krajowej Radzie Sądownictwa? Dlaczego nie może być tak, żeby sędzia zależał od obywateli, a nie od korporacji prawniczej, jak było przed reformą? I co jest w tym złego w sumie, że my wybieramy parlament, a parlament wybiera sędziów do KRS-u, że ten KRS ma połączenie demokratyczne, że każdy sędzia, który teraz dostaje nominację, może powiedzieć: za mną stoi naród, a sędzia, który został wybierany przed rokiem 16, tego powiedzieć nie może, bo żaden naród, żaden lud, żaden suweren za nim nie stoi, stoi za nim korporacja prawnicza i tyle. No dobrze, dobrze, ale z drugiej strony ma pan wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. A pani licho wyrok Trybunału, chodzi mi o logikę, no, chodzi mi o system. Nie możemy tak powiedzieć, że pan licho wyrok Trybunału. Nie, bo tu bardziej chodzi mi o fundamenty systemu, to już właśnie ponad wyrokami się na chwilę, panie pośle, wznieśmy. Czy to nie jest jednak lepsze, żeby ci sędziowie mieli zakotwiczenie, chociaż pośrednie, w karcie wyborczej? No, mniej więcej tak są kształtowane systemy sądowe w krajach anglosaskich. Tam sędziowie są wybierani przez ludzi. Mamy instytucję tak zwanych sędziów pokoju. Ten urząd sędziego jest bardzo wysoko, stoi w hierarchii zawodów prawniczych, jest wręcz ukoronowaniem tych zawodów prawniczych. I tam rzeczywiście mamy taki element wyboru sędziów. Natomiast w Polsce sytuacja, zadaje pan pytanie, dlaczego tak nie może być. A no dlatego tak nie może być, że dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której legalnie urzędujący sędzia, który powinien orzekać, jest blokowany. Nie pozwala się mu wrócić do pracy, bo tak sobie pomyśli prezes Sądu Okręgowego, w którym ten sędzia pracuje. Chodzi mi tutaj o przypadek pana sędziego Juszczyszyna na przykład. On powinien móc orzekać, powinien móc pracować, a nie pozwala się mu wrócić do tej pracy, pomimo tego, że we wszystkich instancjach udowodnił swoje racje i że wszystkie sądy, ale to ja rozumiem, tylko nie wiem, system, na ile to ma wpływ z KRS-em. No to jest decyzja Izby Dyscyplinarnej, a jako żywo nie Krajowej Rady Sądownictwa, jak się patrzy na sędziów, to jest to mianowanie przez obecną KRS, która jest wybierana, przypomnijmy, większością 2/3 głosów, czyli jednak większą niż zwykła większość, większą liczbą głosów, to ci sędziowie mają bardzo różne poglądy i się bardzo różnie zachowują, więc mówienie, że każdy to jest wybrany przez tą Krajową Radę Sądownictwa, która ma ten placet, ten mandat demokratyczny za sobą, to powiązanie z wolą wyborców w wyborach powszechnych nie kreuje jakichś sędziów pisowskich. Kreuje być może takich samych sędziów jak tamta poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa, przynajmniej dość podobnych. Tylko my rozmawiamy w dwóch różnych kategoriach, bo pan na siłę usiłuje sprowadzić ten problem do kategorii politycznych, a ja staram się mówić o kategoriach merytorycznych. A kategorie merytoryczne są takie, że konkretne wyroki podejmowane przez konkretnych sędziów czy neosędziów zostały poddane weryfikacji zgodnie z prawem europejskim i zgodnie z prawem polskim, i organy wyższej instancji stwierdzają, że sędziowie wybrani przez upolitycznioną KRS nie są sędziami, bo nie dają gwarancji niezawisłości, nie dają gwarancji niezależności. A jeżeli w składzie orzekającym pojawi się osoba, która nie jest sędzią... To spróbujmy się zastanowić, bo ja rozumiem, że jest wyrok, tylko taka jest moja wada, jedna z wielu wad, że ja mało co przyjmuję na wiarę i jak ktoś mówi mi, taki jest wyrok, to wcale mnie to nie uspokaja, a wręcz przeciwnie, każe mi drążyć dalej i myśleć. Więc razem z panem posłem Michałem Gramatyką spróbujmy pomyśleć dalej. Jaka
jest różnica w niezawisłości sędziego nieodwoływalnego, nieusuwalnego, który ma złożył przysięgę przed prezydentem, którego wybrała obecna Krajowa Rada Sądownictwa, a na ile większy jest ta możliwość sędziego, który miał poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, albo jeszcze lepiej przez Radę Państwa z Jaruzelskim na czele był wyznaczany. Dlaczego tamci poprzedni sędziowie mają większą niezawisłość i niezależność, a ci mają mniejszą? Bo ja tego nie rozumiem. Ale wie pan, bo nie wiem, po co są nam takie nawiązania dalekie do generała Jaruzelskiego. No bo ci sędziowie cały czas orzekają i nikt im tego prawa nie odbierał. Nikt nie mówił, że byli niezależni, mimo że naprawdę ich forma powołania, wydaje mi się, trochę do życzenia pozostawiała. No. W tak zwanym międzyczasie, to była Rada Państwa, która zdaje się wtedy chyba decydowała o nominacjach tak sędziowskich. W tak zwanym międzyczasie mieliśmy transformację ustrojową i proszę zwrócić uwagę, że ta transformacja nie polegała na tym, że z dnia na dzień umówiliśmy się, że wszyscy sędziowie, którzy dostali nominację od Rady Państwa, musimy ich skasować i teraz sobie wybierzemy nowych. A Justycja chce skasować wszystkich tych, którzy mają tą Krajową Radę Sądownictwa, która ma tę straszną wadę, że była wybrana przez posłów wybranych w demokratycznych wyborach. I to, to Justycja tak bardzo irytuje, że trzeba... Wolne sądy, przepraszam, to trochę inna organizacja, ale dość podobne składy osobowe, mówi wszystkich. Mówi trochę jak redaktor Cejrowski, Wojciech, wszyscy won. To tak mówi, wolne sądy, wszyscy nowi won. Oddajmy sprawiedliwość. Nie mówi o wszystkich sędziach. Mówi o... Zostawia jakąś 1/5 wszystkich neosędziów, czyli tych sędziów, którzy do sądów trafili jako asesorzy i potem dostali awans na sędziego. I ten awans był jak gdyby prowadzony przez neo-KRS. I co do tych sędziów, projekt Justycji zakłada procedurę weryfikacyjną. Nie mówi o skasowaniu tych awansów. Natomiast wszystkie pozostałe awanse, czyli awanse z sądu rejonowego do okręgowego, z okręgowego do apelacyjnego, z apelacyjnego do najwyższego, te wszystkie pozostałe awanse rzeczywiście w projekcie Justycji zostają uznane za niebyłe. Tam jest pomyślana taka procedura, coś na kształt delegacji i może niektórzy z tych sędziów będą mogli wrócić, ale na pewno nie będą mogli wrócić ci, którzy w ocenie... A jak to się ma z niezależnością i niezawisłością i nieusuwalnością sędziów? To jest zgodne z konstytucją takie podejście, panie pośle, czy nie? Na mocy przepisów polskiej konstytucji osoby, które są awansowane przez neo-KRS, nie są sędziami. Na mocy przepisów polskiej konstytucji Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. To jest jak gdyby racja. Mamy coraz więcej takich spraw, gdzie w składach sądzących uczestniczą Polska 2050 wygra wybory i pan poseł, załóżmy, jako doktor nauk prawnych zostanie ministrem sprawiedliwości, to będzie dążyć do tego, żeby usunąć wszystkich sędziów powołanych przez tą, ja będę się upierał, jednak bardziej demokratyczną niż poprzednia Krajową Radę Sądownictwa. Zachowaj mnie Boże, właśnie dlatego między innymi nie podpisałem się pod projektem Justycji, że Polska 2050 miała nieco inny pomysł na weryfikację tychże właśnie neosędziów. My, uznając jak gdyby w pełni kwestię orzecznictwa europejskiego, uznając w pełni kwestię orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, proponowaliśmy i sporządziliśmy na ten temat ekspertyzę prawną, którą można przeczytać na stronie strategie2050.pl. Proponowaliśmy proces weryfikacyjny, tak jak on wygląda w postępowaniu cywilnym, gdzie są stawiane zarzuty wobec jakiegoś sędziego, który uczestniczy w orzekaniu. Jeżeli ten proces weryfikacyjny przebiegłby pomyślnie dla sędziego, to znaczy jeżeli udowodnilibyśmy, że ten sędzia dawał rękownie... Jeszcze lepiej, weryfikacja sędziów, no to dopiero będzie ale to jest naturalna rzecz, wynikająca z przepisów obowiązującego w Polsce kodeksu postępowania cywilnego. Ma pan prawo taką procedurę przeprowadzić. To się w prawie nazywa iudex suspectus, czyli jest jakieś podejrzenie. Teraz będzie pytanie, czy te sędziowie są niezależni. Oni będą musieli jakoś się wykazać, będą musieli się, przepraszam, może trochę podlizać nowej władzy. Stracą przymiot niezawisłości, skoro przejdą polityczną weryfikację przez polityków Polski 2050 Broń Boże, właśnie nie przez polityków.
momencie, kiedy politycy zaczną wybierać sędziów, w momencie, kiedy politycy zaczną weryfikować sędziów, to w ogóle przestańmy mówić o pojęciu praworządności. Politycy nie są od tego. Politycy nie są od tego, żeby wybierać sędziów. W Niemczech i w innych krajach są. W Hiszpanii chociażby. Której, również. Ale to może wprowadźmy w Polsce monarchię i w ten sposób upodobnimy się aż trochę do Hiszpanii. Nie, absolutnie. W Hiszpanii tak bardzo często państwo nadużywają, ale w przepisach kodeksu postępowania cywilnego taką decyzję podejmuje sąd. Taką decyzję podejmuje powołany specjalnie skład tego sądu. On jak gdyby sprawdza, czy ten sędzia daje rękojmię niezawisłości, niezależności, czy w konkretnej sprawie, w konkretnym składzie orzekającym on może zasiadać. Nie no to nic... jeszcze lepiej, ja już widzę, ale w szczegóły wchodzimy. No ale dobrze, ostatnie takie dopytanie szczegółowe, to ja już widzę, panie pośle Stefanie, Michał Gramatyka, Polska 2050, Szymona Hołowni, to ja już widzę tutaj problem i może patologii, jak się środowisko sędziowskie wewnątrz siebie zacznie weryfikować, to dopiero może dochodzić do patologii. Nie chodzi o weryfikowanie się środowiska sędziowskiego wewnątrz siebie. Chodzi o procesy, które są oparte o obowiązujące przepisy. Na pewno nie jest rozwiązaniem powiedzenie takie zero-jedynkowe, że ci państwo pozostają sędziami, a ci państwo, tym państwu dziękujemy. Na pewno trzeba rozwiązać kwestię Izby Dyscyplinarnej, która nie jest sądem, która tylko udaje sąd. I to jest dramat, bo to naprawdę, nie wiem, mamy na to wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a zachowujemy się tak, jakby tego wyroku nie było. Na pewno ci sędziowie, którzy zostali ukarani przez Izbę Dyscyplinarną, powinni zostać natychmiast przywróceni do orzekania. Na pewno tym sędziom należy przywrócić utracone wynagrodzenie, bo to są przecież również argumenty społeczne i takie argumenty czysto ekonomiczne. No, te osoby po prostu nie dostają wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Na to wszystko mamy pomysł. To wszystko jest w naszych opracowaniach. Jestem przekonany, że to jest napisane i pomyślane bardzo dobrze. Ostatnie pytanie o pomysł i o postulaty partii, ugrupowania Szymona Hołowni, partii. No właśnie tam jeszcze jest czas rejestracji, więc nie wiem, czy już można mówić partię, czy jeszcze nie. No ale może pan mówić, już specjalnie dla pana redaktora. Czekamy tak. Na decyzję sądu. A propos sądów właśnie, który cały czas chyba nie zarejestrował partii Polska 2050. Kwestia Trybunału Konstytucyjnego na koniec, bo wy w jednym z swoich wariantów optujecie za likwidacją takiegoś trybunału, to też takie działanie daleko idące. To wariantowe podejście do Trybunału, tego znowu nie jestem w stanie wyjaśnić w ciągu 2 czy 3 minut. A tyle właśnie mamy natomiast czasu. Również to jest jeden z naszych modułów programowych. Polecam, gorąco polecam stronę naszego ugrupowania strategie2050.pl. Tam te wszystkie procesy są rozpisane na między innymi weryfikacja sędziów Trybunału Konstytucyjnego i usunięcie nie tylko tych, którzy są dublerami zdaniem polityków, czy części polityków opozycyjnych, bo nie cała opozycja tak uważa, ale też tych, którzy nie licują z godnością, a mają wybór. Ale obawiam się, że po wyborze, jeżeli dojdzie do wyboru pana prokuratora Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to będziemy mieli taką chyba niespotykaną nigdy wcześniej w historii Polski sytuację, że w Trybunale Konstytucyjnym będziemy mieli samych politycznych nominatów. Już nie będzie nikogo, kto będzie... Tylko, że większość z nich przeszło normalną procedurę. Można wybór krytykować, można mówić, że on nie licuje, że on jest niedobry, że on jest zły, ale czy można taki wybór cofnąć? Pan prokurator Piotrowicz, pani sędzia Pawłowicz, teraz jeszcze do nich dołączy pan Bogdan Święczkowski, którego zresztą znam i współpracowałem z nim kiedyś i nawet mam wysoką ocenę jego umiejętności jako prokuratora w dawnych czasach, kiedy jeszcze byłem młodym, dobrze zapowiadającym się prawnikiem. Ale on kompletnie nie daje rękojmi niezawisłości, nie daje rękojmi niezależności. Ale to będzie usuwać jest po prostu politykiem. A to, no dobrze, tylko że jest politykiem, nie ma legitymacji partyjnej, nie jest posłem, nie jest senatorem. Nawet, zdaje się, chyba nie kandydował, ja dobrze pamiętam. Oczywiście, że kandydował. Dał się wybrać. Najpierw do Sejmiku Województwa Śląskiego, potem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie wiem, czy był posłem. A jeżeli był posłem, to bardzo przepraszam, że zapomniałem o tym w tym. No ale powiedzmy, że też kandydował do Senatu pan profesor Szepliński, więc nie wiem, czy to jest taka cecha, która powinna od razu człowieka zabraniać mu kandydowania do Trybunału Konstytucyjnego.
Dlatego w tych sprawach potrzebny jest po pierwsze spokój, a po drugie bardzo takie profesjonalne i bezemocjonalne poukładanie tego systemu prawnego. Nigdy nie jest tak, że jakąś sytuację można... To nie jest, wie pan, miecz Damoklesa, który rozwiązuje sprawę jednym cięciem. Tego nie rozwiążemy jednym cięciem, nawet najbardziej precyzyjnym. Tutaj potrzebne jest po pierwsze pozbycie się emocji, a po drugie poukładanie tego systemu na nowo. I dlatego nie przekreślamy od razu propozycji pana prezydenta Dudy, chociaż ona w takim stanie, w jakim została zaprezentowana, nie zyska naszego poparcia. Natomiast wiemy, że istnieje wola do tego, żeby nad tą propozycją pracować, żeby zgłaszać poprawki, żeby próbować w taki sposób przekształcić ten projekt, żeby każdy mógł się pod nim podpisać. No i zobaczymy, czy taką formę uda się, gdzie jest potrzebna, no bo skoro się wybiera sędziów, to chyba trzeba wybór uszanować, od tego jest demokracja. Na wybory demokracji nie wolno się obrażać, a tak jest w konstytucji, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ma pan rację, został posłem, ale też mam coś na swoją obronę. Mandatu chyba koniec końców nie objął, bo nie pełnił funkcję prokuratora. Stąd słynna afera, o której zapomniałem, ale stąd nie widziałem nigdy w Sejmie. Trzeba było zapytać, to ja bym panu powiedział, że to przecież mój prawie ziomek, bo to z Zagłębia, a ja ze Śląska. Wszystko się zgadza. Michał Gramatyka, doktor nauk prawnych, poseł Koła Poselskiego Polska 2050, ugrupowania Szymona Hołowni, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.